Znajdujemy się na rynku obornickim. Co dokładnie tutaj się dzieje? Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w momencie otwierania wystaw plenerowych i wszystkich wydarzeń plenerowych, które odbywają się w ramach Festiwalu Fotografii Fotokultura. W tej chwili na naszym tle możemy obserwować kamerę obskurę, czyli aparat otworkowy, do którego można wejść i zarejestrować, zobaczyć, jak powstaje obraz fotograficzny. Aparat otworkowy i wykorzystuje podstawowe zjawiska fizyczne i jest to wynalazek, który był znany i stosowany już w starożytności, także zachęcamy do przyjścia, wejścia do środka i można zobaczyć, poczuć się, jak powstaje fotografia. Jest to coś magicznego, zachęcamy. Oprócz tego w mieście ulokowanych zostało kilka wystaw plenerowych zrealizowanych zarówno przez Klub Fotograficzny Obiektyw, jak i Klub Fotograficzny z Szamotu. Wystawy znajdują się na ulicy Piłsudskiego, na ulicy Nadbrzeżnej, na rynku, w parku przy Ośrodku Kultury oraz na moście na Warcie. Oprócz tego przygotowaliśmy również szereg wystaw w zamkniętych galeriach wystawienniczych, także zachęcamy do odwiedzania i podziwiania fotografów i ich twórczości.